Anna Tabaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Metoda na policjanta wielokrotnie okazuje się niestety skuteczna. Połączona z wersją na wnuczka to 100% pewności. Oszuści nie przebierają w środkach, żeby wyciągnąć pieniądze od ufnych, najczęściej starszych ludzi. Ale walczą z nimi prawdziwi policjanci, skutecznie. W ostatnich dniach wpadł szef zorganizowanej grupy, która zajmowała się takim właśnie procederem. Łukasz Kądziołka. Przyleciał do Polski i od razu trafił w ręce policji. To szef zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami pieniędzy. Policjanci namierzyli 34-latka i zatrzymali po przylocie z Wielkiej Brytanii. Wpadły też inne osoby należące do gangu. Osoba, która kierowała gangiem, została zatrzymana wraz z 6 innymi osobami. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani to osoby w wieku od 20 do 59 lat. Szef gangu dzwonił do seniorów z zagranicy i ustalał szczegóły przekazania pieniędzy. Czy rozmawiam z panią Stefanią Ziętek? Dzień dobry, tak, przy telefonie. Co się stało? Proszę pani, czy w ciągu ostatnich 10 minut prowadziła pani rozmowę telefoniczną? Tak, dzwonił mój wnuczek. Proszę pani, to nie był pani wnuk. Ale jak to? Jednak w tym przypadku scenariusz był trochę inny. Oszuści dzwonili z terenu Wielkiej Brytanii, informowali wybrane przez siebie osoby, że pracownicy banku chcą ukraść ich pieniądze, nakłaniali ich do wypłaty tych pieniędzy. A następnie przekazania fałszywym policjantom, m.in. podczas spotkania, poprzez wyrzucenie przez okno mieszkania, wrzucenie do śmietnika czy pozostawienie pod ławką. W śledztwie prowadzonym od 2021 roku podejrzanym przedstawiono aż 114 zarzutów dotyczących działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami i paserstwem. Sumę strat oszacowano wstępnie na prawie 1,5 miliona złotych. Tuż przed północą 7 czerwca w jaworznickiej przychodni, gdzie funkcjonuje okno życia, rozległ się alarm. Po raz pierwszy od momentu utworzenia okna, czyli od 7 lat, ktoś zostawił tam dziecko. Maluch trafił do szpitala, gdzie przebywa pod opieką specjalistów. W tego typu miejscach rodzice mogą anonimowo pozostawić swoje nowonarodzone dziecko, mogą też zmienić swoją decyzję. Jeśli jednak się po nie nie zgłoszą, trafia ono do adopcji. Fatima Orlińska. Okna życia z założenia mają służyć pomocy kobietom w skrajnych kryzysach, które z jakichś powodów nie mogą zająć się swoim dzieckiem. Mają nieść pomoc również dzieciom, bo to miejsce, gdzie pozostawione niezwłocznie otrzymają niezbędną opiekę. W oknie życia w Jaworznie po raz pierwszy od momentu jego powstania rozległ się alarm. Okazało się, że pozostawiono w nim nowonarodzonego chłopca. Dziecko było w ogólnie dobrym stanie. Poinformowaliśmy zgodnie z procedurą policję i pogotowie ratunkowe. Służby przyjechały w ciągu kilkunastu minut, dziecko było zabezpieczone, zostało zabrane, przekazane do ośrodka, do oddziału neonatologii. Z tego co wiem, w dniu następnym zostałem poinformowany przez lekarza dyżurnego, że stan dziecka jest stabilny, dziecko ma pobierane badania, czekają na wyniki. W przypadkach, gdy w oknie życia znajduje się dziecko, z urzędu wszczynane jest postępowanie sądowe. W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie tożsamości dziecka i opiekuna. W działania te angażuje się policja, która przede wszystkim musi zweryfikować, czy dziecko nie padło ofiarą przestępstwa. Co istotne i warte podkreślenia, za pozostawienie dziecka w oknie życia matce nie grozi odpowiedzialność karna. Procedura jest taka, że my nie ingerujemy tutaj w tożsamość matki, tylko i wyłącznie będziemy starali, czy jakieś ustalenia robili tylko pod kątem, żeby tej kobiecie po prostu pomóc i zapytać ją, czy nie potrzebuje jakiegoś wsparcia psychicznego, czy nie ma jakiegoś kryzysu i czy po prostu dobrowolnie po prostu to dzieciątko oddała, czy nikt jej tam na przykład nie namawiał i czy nie doszło tutaj do żadnego przestępstwa. Możemy ustalić, dotrzeć do tej kobiety tylko dbając o jej po prostu dobro i udzielając jej wsparcia. I tak naprawdę na tym nasza rola się kończy. Następnie dziecku zostaje nadane imię i nazwisko, zostaje umieszczone w pogotowiu opiekuńczym i w trybie szybkiej ścieżki adopcyjnej przekazane do adopcji. Właściciele przychodni apelują, że rodzice wciąż mogą bez konsekwencji zgłosić się po pozostawione dziecko.
W Katowicach będzie głośno. Strefa kultury została ogrodzona, bo tam przez najbliższe dwa dni odbędzie się kilkadziesiąt koncertów. Program 18. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka to nie tylko weterani sceny elektronicznej, ale również młodzi twórcy innych gatunków muzycznych. Łukasz Kądziołka. Sezon festiwalowy czas zacząć. Tak było podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Dzisiaj trwają już ostatnie przygotowania do rozpoczęcia 18. edycji. Koncert otwarcia odbył się w czwartek, ale główna część imprezy jak co roku w Strefie Kultury. Ostatnie lata były dla organizatorów ciężkie, ale festiwal wraca do rozmiaru sprzed pandemii. Ten rok już można nazwać normalnym, popandemicznym zupełnie. Wszystko myślimy, że wraca do normy. Nie ma jakichś niespodzianek. No i jest 5 scen, ponad 40 artystów ze świata i z Polski, więc możemy powiedzieć, że wracamy do formy. Może wydawać się, że impreza jest skierowana przede wszystkim do młodych fanów muzyki elektronicznej, ale program nie ogranicza się tylko do klubowych gatunków. Mamy takich reprezentantów jak Tangerine Dream, czyli klasyków takiego progresywno-rockowego elektronicznego grania. Wiele osób ze starszych roczników na pewno dobrze ich kojarzy. Tauron Nowa Muzyka rusza dzisiaj i potrwa do niedzieli. Ostatni dzień to Fajrant w klubie festiwalowym w Dolinie Trzech Stawów. Zagra tam znana DJ-ka z Grenlandii, a wstęp mają nie tylko osoby z opaskami. W związku z imprezą drogi wokół Strefy Kultury będą zamknięte. Tylko pogoda może pokrzyżować nam te plany. W najbliższych dniach na mieszkańców regionu czeka wiele atrakcji. Zaczynając od Sosnowiec Fan Festival i Gortat Camp w ArcelorMittal Park, po otwarcie sezonu letniego na kąpielisku w Gliwicach. A to nie wszystko. Szczegóły Karolina Komada. Jutro jest co, sobota? Sobota. No to na rano mam, a ja pracuję w służbach bezpieczeństwa, tak żebyście wy mogli bezpiecznie, prawda, działać. Pomimo długiego weekendu nie wszyscy mają już fantastyczne plany, ale jak sprawdziliśmy, na pewno ruszył już festiwal pomysłów na zagospodarowanie wolnego czasu. Dzień ósmego rodziny także, impreza była urodzinowa. O, to fajnie. I, a ile lat? 2 lata. Na działkę mamy jechać. I co na tej działce? Ach, dużo zieleni i odpoczywać. U nas cały czas coś się dzieje. U nas nie ma smutku. Jakie mamy? Dzisiaj idziemy? Gdzie my idziemy dzisiaj? Nie wiem. Czekamy na pogodę. Nie, na wieczór. Na wieczór, koncert, tak. Podobno ma być gdzieś. Tak właśnie się szykujemy, także zbieramy się. I to nie jeden i nie tylko w Sosnowcu, choć obecna stolica Zagłębia w najbliższych dniach kusić będzie nas gwiazdami. Numerem jeden jest Sosnowiec Fan Festival. To wszystko dzieje się tutaj na terenie ArcelorMittal Park. Między stadionem a halą będziemy mieli niezwykły festiwal, cudowne gwiazdy. Już dzisiaj na otwarcie Nosowska, Przybysz, Brodka. Będzie oczywiście Kaja, to sobota, jeżeli niedziela to Zakopower, Kombi. Będzie Mrozu oczywiście do tego, Natalka Schroeder. Także zbiera nam się tutaj olbrzymia konstelacja gwiazd. No ale to też nie wszystko, bo w sobotę wielki mecz hokejowy, gwiazdy telewizji kontra gwiazdy hokeja, w niedzielę dla najmłodszych Camp Gortat. Czyli Marcin Gortat przyjedzie inspirować najmłodszych i zdradzi im tajniki koszykówki. Po drugiej stronie Brynicy również atrakcji nie zabraknie. Festiwal Tauron Nowa Muzyka, koncert gwiazd rocka, do tego wiele dziać ma się w plenerze. Rybniczan spotkamy na jarmarku staroci, który odbywa się na rybnickim Deptaku. Będziemy mieli też giełdę roślin na tak zwanej elektrowni, czyli Fundacji Elektrowni Rybnik. Co jeszcze nas czeka? Na pewno rybniczanie tłumnie znajdą się na rybnickim bulwarach, wykorzystując dobry czas na rower, rolki i inne tego typu atrakcje. Arena Gliwice ma propozycje zarówno dla hodowców, jak i fanów australijskiej gwiazdy rocka Hillsong United, a dodatkowo... Ruszamy z sezonem kąpielowym, otwieramy sezon kąpielowy na kąpielisku w Czechowicach popularnych. Od 12 do 15 na mieszkańców czeka mnóstwo atrakcji, spotkania z psiakami z gliwickiego schroniska, pokazy bokserskie, pokazy szermierki, również strażacy z OSP przyjadą wozem bojowym, będą prowadzić zajęcia edukacyjne. A w niedzielny wieczór spektakl Szalone Nożyczki, to już w Gliwickim Teatrze Miejskim. Tuż przed wschodem słońca postanowiła zażyć kąpieli, a że nie było w pobliżu większego zbiornika, wybrała rybnicką fontannę.
Niecodzienną kąpiel zarejestrowały kamery monitoringu i kobieta, która okrzyknięta została już rusałką, stała się bohaterką internetu. Prawdziwe show przed kamerami miejskiego monitoringu da młoda kobieta kąpiąca się w fontannie w Rybniku. Nad ranem postanowiła poturlać się radośnie, rozchlapując wodę i pozując do filmujących ją osób. Po pojawieniu się patrolu Straży Miejskiej w Rybniku zabawa szybko się zakończyła. Woda w fontannie krąży w obiegu zamkniętym i mogą w niej występować niebezpieczne bakterie. Jak widać, cieszy się jednak ona niesłabnącym powodzeniem. Jak mówią strażnicy miejscy, przed epizodem z rusałką ochoczo korzystali z niej bezdomni. Była też próba uczynienia z niej wielkiego zlewu zmywaka, gdy ktoś wlał do fontanny płyn do mycia naczyń, a piana wkroczyła na rynek. Taki był piątek w Silesia Flash. Miłego weekendu.